tęsknię za Tobą, Panie. Wiem, że przyjdziesz niebawem. Z głębi serca dziś wołam, Maranata. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Duchu Święty, Duchu Boży, dziś chcemy dziękować za Twoją obecność wśród nas. Dziękujemy za kolejny dzień, który razem przeżywamy. Błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, przy których Ty jesteś. Więc my dziś szczęśliwi dziękujemy Tobie, że jesteś z nami. I dziękujemy też za naszą Matkę Maryję, z którą razem chcemy uwielbiać Twoje imię. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 118. Błogosławiony idący od Pana. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Dzisiejszy psalm swoją wymową bardzo dobrze wpisuje się w okres, w którym jesteśmy. To jest w okres oczekiwania na przyjście Pana. Oczekiwania na celebrację pamiątki Jego narodzin, ale także oczekiwania na Jego powtórne przyjście. I możemy wykorzystać ten czas do tego, żeby dziękować Panu Bogu. Dziękować za Jego zbawienie, które dotyka nas każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, że mnie wybawiłeś. Ile razy dziennie możemy to powiedzieć? Ile razy w naszym życiu moglibyśmy zawołać w ten sposób do Pana Boga? Uczmy się tej czujności. Uczmy się czujności odkrywania Bożego działania w naszym życiu. I niech ten psalm będzie dla nas pewną motywacją do tego, by jak najczęściej wołać do Niego z dziękczynieniem za wybawienie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą. Niech Twoje miłosierdzie przyspieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego,
Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata.